Tydzień temu w Wiadomościach zaprezentowaliśmy Państwu archiwalny film pokazujący tragiczne wydarzenia z roku 1997. Produkcja o powodzi tysiąclecia przywołała wiele wspomnień i spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych widzów. Dziś po raz kolejny sięgamy do naszego archiwum i pokażemy Państwu wyjątkową relację z obchodów 900-lecia Raciborza, które miały miejsce w czerwcu 2008 roku. 11 lat temu, podczas Dni Miasta, odbyła się uroczysta sesja, zamkowe spotkanie genealogów, Międzynarodowy Zjazd Raciborzan, msza święta, pływadło i widowiskowy pochód orszaku króla Jana III Sobieskiego, a także koncerty Patrycji Markowskiej i Piotra Rubika. Po latach będzie to także okazja do zobaczenia osób, których nie ma już wśród nas. Byli to m.in. książę raciborski Franz Albrecht, grający króla Sobieskiego aktor Marek Frąckowiak, proboszcz parafii Matki Bożej ksiądz Eugeniusz Dębicki czy ksiądz infułat Marian Żagan. Dni Raciborza, kulminacyjny moment obchodów jubileuszu 900-lecia miasta, otworzyło piąte zamkowe spotkanie genealogów z Polski i zagranicy. Genealogia to sięganie do korzeni, badanie historii swojej, swojej rodziny i miasta. Inauguracja spotkania genealogów nie bez powodu odbyła się w murach Państwowego Archiwum, bo to właśnie zebrane tu zbiory, a także zbiory Urzędu Stanu Cywilnego i parafii są narzędziem, dzięki któremu szukać możemy swoich przodków. Osobiście do rozpoczęcia poszukiwań genealogicznych wszystkich zebranych zachęcił prezydent miasta Mirosław Lęk, a główny organizator tego przedsięwzięcia, Piotr Klima, wyraził nadzieję, iż dzięki tej inicjatywie wspólnymi siłami uda się wydać trwały owoc, będący świadectwem historii i dziejów tego 900-letniego miasta. Obchody 900-lecia stały się okazją do przywrócenia kart historii miasta, w którego życie wpisuje się m.in. współdziałanie z miastami partnerskimi. Jubileuszowe uroczystości nie mogły odbyć się bez udziału przedstawicieli miast partnerskich i zaprzyjaźnionych z miastem Racibórz. Wyrazem chęci dalszego współdziałania i pielęgnowania wzajemnych więzi było podpisanie w czasie uroczystej sesji Rady Miasta Racibórz deklaracji partnerskiego przymierza. Podpisanie przymierza to kolejny krok, który wiedzie nas ku odnowieniu prawdziwie przyjacielskich stosunków w Europie, podkreślał w swoim uroczystym przemówieniu prezydent Mirosław Lęk. Współpraca z Opawą w Czechach, Rot i Leverkusen w Niemczech, Kaliningradem w Rosji, Tysmenicą na Ukrainie, Wilendask we Francji i Kędzierzynem Koźlem, a także finalizująca się współpraca z 14. dzielnicą Budapesztu Cuglo oraz Tomaszowem Mazowieckim, jak dodał prezydent, przynosi owoce nie tylko na niwie samorządowej, oświatowej i kulturalnej, ale także
gospodarczej. Zaproszenie do udziału w uroczystej sesji Rady Miasta Racibórz przyjęło wielu znakomitych gości, m.in. posłowie Parlamentu Europejskiego Małgorzata Hanslik oraz profesor Jerzy Buzek, który w swoim wystąpieniu podkreślał swoją sympatię do Raciborza, o samym mieście mówiąc: brama na Śląsk, niezależne miasto, historyczna stolica Śląska. Sentymentu do Raciborza nie krył także obecny na sesji wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk. Gościem witanym ze szczególnymi honorami był książę raciborski Franz Albrecht, który zabrał wszystkich zgromadzonych w krótką, sentymentalną podróż jego życia. Moja rodzina spełniała tu bardzo ważną rolę, mówił. Niestety w czasie II wojny światowej musiałem opuścić to miasto. Dziś jestem pod wrażeniem szybkiego rozwoju Raciborza. Mogę Państwu jedynie gratulować. Uczestnikami uroczystej sesji Rady Miasta byli ponadto przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciele konsulatów, samorządowcy ze starostą raciborskim Adamem Hajdukiem na czele, komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, byli prezydenci Raciborza, dyrektorzy i prezesi raciborskich banków, instytucji i zakładów pracy oraz wiele innych znanych postaci związanych z Raciborzem. Okolicznościowe wystąpienia przeplatane były wieloma akcentami historycznymi. Już przy wejściu do muzeum mincerz wybijał okolicznościowe monety, medale. Jeden z najstarszą pieczęcią miejską, drugi upamiętniający przemarsz wojsk Sobieskiego. W czasie sesji historię husarii oraz szabli polskiej wszystkim zebranym przybliżył szczycący się rodowodem szlacheckim krewny herbowy hetmana Stefana Czerneckiego, hrabia Krzysztof Banaś herbu Łodzia. Na zakończenie wystąpienia wraz z synem zaprezentował on pokaz walki szablą, której razem ze wszystkimi przyglądał się także znany jeździec Andrzej Sałacki. Po zakończonym pokazie prezydent miasta otrzymał okolicznościowe upominki, szable i pieczęcie. Kolejnym akcentem historycznym kończącym uroczystą sesję był koncert muzyki dawnej w wykonaniu muzyków wawelskich Floripari. Czarna, obracana strumieniem wody, granitowa kula z konturami kontynentów i zaznaczonym miastem Racibórz, a wokół niej płyty z nazwami miast partnerskich, to swoistego rodzaju pieczęć podpisanej wcześniej deklaracji partnerskiego przymierza. Ziemia to symbol współpracy, woda symbol życia, mówił prezydent Mirosław Lęk. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie przedstawiciele 7 partnerskich miast Raciborza. Poświęcona fontanna ma stać się kamieniem narodów. Ze względu na obchody 900-lecia miasta tegoroczny Światowy Zjazd Raciborzan odbył się w czerwcu, a nie we wrześniu, jak było to do tej pory. Tradycją jest już, że spotkanie Raciborzan przybyłych do rodzimego miasta z różnych stron świata poprzedzone jest mszą świętą odprawianą w intencji wszystkich Raciborzan. W tym roku mszę koncelebrowali ksiądz biskup Jan Kopiec i ksiądz Ginter Kurowski wraz z księdzem infułatem Marianem Żaganem, kapelanem Janem Pyką oraz księdzem prałatem Janem Szywalskim. Udział we mszy obok przybyłych na Zjazd Raciborzan wzięli także włodarze miasta i powiatu oraz przedstawiciele partnerskich miast Raciborza. W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił ksiądz biskup Jan Kopiec, przypominając zebranym o obowiązku budowania dojrzałej wspólnoty, kierowanej poczuciem odpowiedzialności i uczciwości obywateli, jak i rządzących. Kończąc kazanie, biskup życzył mieszkańcom pomyślności i dobrobytu, a także ciągłej obecności Jezusa Chrystusa w naszych sercach.
Kontynuacją uroczystości związanych z IV Światowym Zjazdem Raciborzan była Akademia w Domu Kultury Strzecha. To dzień odnowienia wspomnień, mówił prezydent, witając przybyłych na uroczystość gości. O historii trzeba pamiętać, ale to wspólna, zjednoczona Europa jest naszą przyszłością, akcentował za to z mównicy raciborski książę Franz Albrecht. Głos podczas otwarcia Akademii inaugurującej Światowy Zjazd Raciborzan zabrał także poseł Henryk Siedlaczek, nazywając zjazd dobrą tradycją Raciborzan, a starosta Adam Hajduk zwrócił uwagę, że historia Raciborza to historia trzech narodów, nie tylko Polaków, ale także Niemców i Czechów. Swoimi spostrzeżeniami ze zgromadzonymi w sali raciborzanami podzielili się także włodarze partnerskich niemieckich miast Leverkusen i Rot. Akademia była bogata w punkty artystyczno-rozrywkowe. Hymn Unii Europejskiej, Ode do Radości w kilku europejskich językach zaśpiewały dzieci z chórku dziecięcego imienia Józefa von Eichendorfa przy mniejszości niemieckiej w Raciborzu pod dyrekcją Barbary Wałach. Następnie wystąpiła grupa taneczna Die Zwölfe Reiche. Uroczystą akademię zakończyła prezentacja audycji z okazji 900-lecia Raciborza, będącej drugim polsko-niemieckim projektem radiowym Radia Mittendrin, w którym udział wzięły dzieci z powiatu raciborskiego oraz mniej i bardziej znane osobistości tej ziemi. W czasie, gdy w Domu Kultury Strzecha odbywało się spotkanie inaugurujące IV Światowy Zjazd Raciborzan, na Placu Długosza rozpoczynało się wielkie święto śląskiej kuchni i tradycji. Prowadzeni zapachem wspaniałych śląskich specjałów, raciborzanie gromadzili się licznie na placu, mogąc nie tylko oglądać, ale i kosztować te wspaniałe potrawy. Festiwal Śląskie Smaki to wkład starostwa powiatowego w obchody 900-lecia miasta. W programie imprezy znalazły się m.in. konkurs kulinarny, prezentacja potraw regionalnych, w tym produktów tradycyjnych oraz lokalnych, prezentacje rzemiosła i twórców ludowych oraz występy artystyczne. Całość imprezy poprowadził aktor Jacek Borkowski, znany m.in. z seriali Klan i Na Wspólnej. Wśród jurorów konkursu były aktorka Emilia Krakowska oraz autorka kulinarnych bestsellerów Hanna Szymanderska. Panie nie tylko oddawały się degustacji potraw, ale również zadawały liczne pytania dotyczące ich historii oraz sposobu wykonania. Przez cały czas trwania festiwalu nie milkła muzyka. Na scenie prezentowały się zespoły artystyczne z powiatu raciborskiego, które wspólnie wystąpiły w przedstawieniu pod tytułem Kulturalnie, czyli po śląsku. Punktem kulminacyjnym festiwalu był występ zespołu pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Pływadło 2008 było kolejną imprezą towarzyszącą obchodom 900-lecia miasta. Około południa rzeka Odra na wysokości Placu Mostowego zaroiła się od różnych, nieraz dziwnych obiektów pływających. Wszystko po to, by społeczności lokalne nadodrzańskich gmin mogły się zintegrować. Do pływadła zgłosiło się w tym roku aż 50 załóg płynących na byle czym oraz kilkadziesiąt kajaków, w tym wielu gości zagranicznych. Obok polskiego słychać było języki czeski, niemiecki, francuski, a nawet hiszpański. Pomysłodawca tej imprezy Bronisław Piruk przypomniał, że jest to już
już 9 spływ Odrą do Kędzierzyna-Koźla. Każdego roku impreza odbywa się pod innym hasłem. W tym roku brzmiało ono Jak Mieszko z Dobrawą Unię zakładali. Uczestnikom towarzyszyły dobre humory, nie zabrakło przebierańców, a całe wydarzenie zgromadziło bardzo szeroką publiczność, która zebrała się na obu brzegach Odry oraz na moście. A było co oglądać. Multum muzycznych atrakcji z okazji 900-lecia miasta czekało na wszystkich Raciborzan w sobotni wieczór na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Zamkowej. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych, zapraszając do Raciborza lubionego bohatera dzieci, znanego z kreskówek i gier, Hugo i jego przyjaciół. Ta sympatyczna grupa przez kilkadziesiąt minut zajmowała najmłodszych wspólnymi zabawami i konkursami. Kolejną propozycją dla najmłodszej publiczności był występ zespołu Hop Kids, grupy grającej i śpiewającej muzykę hip-hop z elementami muzyki dance. Może zmienić to niepotrzebnie znowu w głowie chować jak nie bądź struś, powoluś, nie mojej w piach. Zacznie od nowa, prosta mowa, damy radę, nie ma sprawy. Rzuć na luz, nie bądź struś, głową rusz. Po godzinie 19:00 publiczność na placu przed sceną zaczęła się jeszcze intensywniej gromadzić, wszystko w oczekiwaniu na 18-letnią Saszę i jej angielskiego partnera Davida, czyli zespół The Jet Set, mający na swoim koncie wiele sukcesów, jak chociażby wygraną preselekcję do konkursu Eurowizji w ubiegłym roku, statuetkę SK Music Awards w kategorii Zespół Roku, czy także ubiegłoroczną Super Jedynkę za utwór Time to Party. Na tym nie koniec muzycznych atrakcji sobotniego wieczoru. Niekwestionowaną gwiazdą była nieco spóźniona, ale oczekiwana przez tłumy Patrycja Markowska. Swoją muzyczną karierę rozpoczęła w 2001 roku, wydając debiutancki album Będę Silna. Jej ostatnie sukcesy to pierwsza nagroda w Opolu w konkursie premiery 2007, ponadto statuetka SK Music Awards 2008 w kategorii Artystka Roku. Uroczystości związane z pamiątką przemarszu wojsk króla Jana III Sobieskiego rozpoczęła msza polowa odprawiona na dziedzińcu kościoła pod wezwaniem Matki Bożej. Nabożeństwo koncelebrowali proboszcz parafii ksiądz Eugeniusz Dębicki oraz ksiądz prałat Jan Szywalski. W krótkiej mszy obok władz Raciborza, powiatu oraz innych zaproszonych gości udział wzięli także król Jan III Sobieski, w którego rolę wcielił się znany aktor Marek Frąckowiak oraz Marysieńka, którą grała była Miss Polski, producentka filmowa i telewizyjna Ewa Wachowicz. Thank you.
Po mszy uformował się królewski orszak, który wraz z wojskiem konnym, piechurami, mieszkańcami miasta przeszedł ulicami Raciborza na stadion Osiru. Orszak prowadziły dwie orkiestry, Dęta Plania oraz orkiestra reprezentacyjna Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla. W paradnych zaprzęgach zobaczyć mogliśmy m.in. przedstawicieli partnerskich miast, raciborskiego księcia Franca Albrechta oraz starostę powiatu raciborskiego. W ostatnim zaprzęgu tuż przed królem zasiadła natomiast Marysieńka. Za Sobieskim jego gierkiem konno podążali hetmani, w rolę jednego z nich wcielił się przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Wojnar. Orszak tworzyli ponadto piknikierzy i muszkieterowie oraz piechota łanowa. Część współczesną pochodu prowadzili gospodarze miasta. Za nimi szedł Raciborek, czyli oryginalnych rozmiarów maskotka Raciborza, a następnie zespoły artystyczne Raciborskiego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło oraz inne, a także reprezentanci szkół podstawowych i gimnazjów. Specjalnie na ten punkt programu miasto postarało się o profesjonalny klub jeździecki Lewada z Zakrzewa, specjalizujący się w ujeżdżeniu. Temu niezwykłemu widowisku na całej trasie przemarszu z ciekawością przyglądali się mieszkańcy Raciborza.
przemarsz Jana III Sobieskiego i historyczna inscenizacja to z całą pewnością najbardziej spektakularne punkty obchodów 900-lecia Raciborza. Nie chodzi o wierne odtworzenie faktów historycznych, ale o powrót do tradycji. Organizowania pochodu Sobieskiego zaprzestano w Raciborzu w połowie lat 80. W tym roku mija 325. rocznica odsieczy wiedeńskiej. Sobieski, idąc na Wiedeń, przeszedł przez Śląsk, po drodze mijając także Racibórz. Stąd obecność króla z Marysieńką, husarii, hetmanów i piechoty w XVII-wiecznych strojach. Historyczna inscenizacja rozpoczęła się od musztry i pokazu frynsztunku. W rolę narratora, a także posła Imperium Tureckiego wcielił się Roch Siemianowski. Król, szykując się na Wiedeń, zarządził odprawę, a także złożył przysięgę narodowi. Sławetni mieszczanie wolnego miasta królewskiego Racibórz! Oto dziś idziemy z odsieczą Wiedniowi. Turczyn znowu stanął naprzeciw nas. Wzruszającą sceną było pożegnanie Jana III Sobieskiego z królową Marysieńką. Całuję Ciebie 1000 razy i dniem i nocą, od stóp aż do głowy. Nie turbuj się, przez miłość Twojego najwierniejszego jachniczka. Bądź wesoła! Nie martw się o zdrowie tej wojny. Lepiej bowiem życie stracić, niż i fantazyję. Dlatego sam na czele mego wojska na Turczyna uderzę. Największą zdobyczą moją jest Twoje serce, Marysieńko. Następnie król przyjął poselstwo tureckie, ta scena zakończyła się polsko-tureckim pojedynkiem. To jest wróżba waszego zwycięstwa. Na finał pokazu historycznego król wraz z Marysieńką serdecznie pozdrowili Raciborzan, gratulując tak wspaniałego jubileuszu. W oczekiwaniu na Piotra Rubika, główną muzyczną gwiazdę obchodów jubileuszu miasta, na scenie prezentowały się zespoły taneczne z Raciborskiego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło, a także grupy Stworkowa i Krzyżanowic. Ale to nie jedyne atrakcje, jakie czekały na Raciborzan tego wieczoru. Cała impreza miała charakter wielkiego rodzinnego pikniku, pozwalającego miło i przyjemnie spędzić ten czas. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na krótko przed 21:00 oczy licznie zgromadzonej widowni zwróciły się w kierunku sceny, z której przez ponad 2 godziny rozbrzmiewały najsłynniejsze oratoria z udziałem solistów, chóru oraz orkiestry pod batutą Piotra Rubika, słynnego kompozytora, wiolonczelisty, a także producenta. Jego najnowsze dzieło, Oratorium Habitat, Moje miejsce na ziemi, mimo że wydane dopiero w tym roku, już uzyskało status podwójnej platynowej płyty. Nie masz dłoni, jak ta, co w serce klawiszem stuka, to twojej dłoni, przecież dłoń moja od zawsze szuka. Był ci gwiazdy, co drogę wskazać błądzący miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałaś? Gwiazda, co przeszła.
Ten niezwykły wieczór zakończył profesjonalnie przygotowany pokaz sztucznych ogni. Głównym organizatorem obchodów jubileuszu 900-lecia było miasto Racibórz.